Okej, okay, tunel za nami się zawalił, więc mogę zmieniać oczywiście z telefonu na aparat. Więc to może nam troszeczkę tutaj pomóc. Jestem tylko ciekaw, czy w naszej galerii. Tak, możemy sobie dodać do galerii tego stworka. Myślę, że warto kolekcjonować taką galerię. Ale w końcu, jako tak, udało nam się uciec z tego miasta. Tylko ciekawe, dokąd nas teraz zaprowadzi ta droga. Oho. No, hello. Tego się tutaj nie spodziewałem. Zmieńmy na lustrzankę. I tam jest ten kot, który towarzyszy nam już od dłuższego czasu. Zaktualizowano cel. Sprawdźmy sobie najpierw to. Znikł te świece. Może zróbmy tak. Okej, pewnie będziemy tutaj czegoś potrzebować do uruchomienia tych trzech świec. Czy mogę z którąś z was pogadać? Nie. Też nie. Z wami też raczej nie pogadam, ale wiem, że muszę jakoś te świece odpalić. Jeszcze tylko nie wiem jak. Aha. Ten przedmiot przepełniony jest tajemniczą energią. Okej, okay. Fajna znajdźka. Aha. Czyżby teraz jedna z tych świec już się zapaliła? Wydaje mi się, że tak. Ale dla potwierdzenia jeszcze pójdę i zobaczę. Aby na pewno tak się stało. No dokładnie. Jedna już jest odpalona, więc musimy teraz jeszcze znaleźć sposób na odpalenie pozostałych dwóch. Hej, kocie. Tędy nie przejdę. Okej, przed sobą widzę kolejną świecę. Zróbmy zdjęcie. Chyba muszę od przodu zrobić zdjęcie tego posążka. Okej, no niewiele się tutaj zadziało. Spodziewałem się czegoś więcej. To w jakiś sposób sprawiło, że trzecia
świeca tylko mi zostanie do podpalenia? Pewności nie mam. Ale pali się tylko jedno. Trzeba znaleźć jakiś sposób na odpalanie tych świec. Przyszła mi do głowy jeszcze jedna taka myśl. Czy może jako, że te skrzydła są na bramie, a ten wąż jest tutaj, to może trzeba to jakoś ze sobą połączyć. No właśnie. Taki też był generalny plan. Okej, w ten sposób powinienem już zapalić tą drugą świeczkę i zostanie jeszcze tylko trzecia i ostatnia. Okej. Mamy zapaloną drugą. Pytanie, czy teraz będę mógł już tutaj swobodnie sobie przejść. Ej, kocie. No nie za bardzo. Więc jeszcze pozostaje poszukiwanie trzeciej rzeczy. W sensie trzeciej świeczki. No proszę. Czyli wystarczyło tylko błysnąć aparatem, aby zrobić zdjęcie. W sensie, aby... Okej. Wystarczyło tylko właśnie błysnąć, aby te kwiatki się schowały. I teraz oczywiście mamy już odbezpieczone nasze trzy świece, ale brak kogokolwiek innego. Ale jest za to przejście. Przejście i to jakimś cmentarzem. Mógłbym też oczywiście tak troszkę błysnąć, aby od czasu do czasu może zobaczyć coś, czego na pierwszy rzut oka nie widać. No hej. Po prostu zdjęła make-up. Uciekasz. No gdzie uciekasz? O.
Okej. Wow. Co to ma być? Gonią mnie jakieś... Gonią mnie jakieś stwory. Można by powiedzieć, że mumie. No, uciekaj. Uciekaj. Bo się zapędziłaś w kozi róg. No, uciekaj. No, rusz się, moja droga. Okej. Wow. Dobra. Trzeba ci porobić sporo zdjęć. A ty znowu uciekasz. Wow. Dobra. Zaraz do ciebie wrócimy. Szczęście aparat robi dosyć szybko te zdjęcia. Więc mogę spokojnie tutaj pstrykać. Oni też dosyć wolno się poruszają, więc... No dawaj, 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 robimy zdjęcia, proszę się uśmiechnąć. Uśmiechamy się. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Jeszcze dwa. Jeszcze zostałeś ostatni, okej. Udało nam się. Jakimś cudem. Jest pytanie, no właśnie. No, uśmiechnij się do zdjęcia. Jeszcze raz. No i udało się. No może nie do końca. Zaktualizowano duchopedię. Aż jestem ciekaw. Wiadomo o nim jedynie, że za życia był potężnym zaklinaczem. Po śmierci przybrał monstrualną, gargantuiczną formę. Okej, dobrze wiedzieć. No hej. My się już skądś znamy. O, właśnie. No nie. Puszczaj. Się pokażesz. O, za mną? No tak ładnie. No nieładnie.
cały czas się pojawiasz za mną. No i do tego to doprowadziło. Wiem, że jeszcze trochę, tylko pytanie, jak daleko?